Chcę teraz powiedzieć na temat balansu między łaską a wiarą. Te trzy tematy dzisiejsze, czyli prawda, poznanie Boga i balans między łaską a wiarą, będą stanowiły podstawę dalszych tutaj działań w szkole. List do Rzymian, 3 rozdział, od 21 do 26. A teraz, niezależnie od prawa, objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczy prawo i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących nie ma bowiem różnicy. Gdyż wszyscy zgrzeszyli brakiem chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przedbłaganą przez krew Jego, skuteczną przez wiarę dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Musimy znaleźć sobie podział między łaską a wiarą. I musimy umieć to zbalansować. Jeżeli nie zbalansujemy łaski z wiarą, to to nas wreszcie kiedyś zaskoczy. Łaska i wiara są to dwie współpracujące w duchowej rzeczywistości formuły. Są ze sobą związane, ale są zupełnie inne. Są zupełnie czymś innym. Następuje natomiast wielki problem w chrześcijaństwie, ponieważ oczywiście ten fragment, który ja przeczytałem, wiedzą wszyscy od tysiącleci, znają go od tysiącleci. Natomiast kiedy chodzi o praktykowanie zjawiska, jest to bardzo pomieszane. I kiedy będę mówił na temat wiary, bo spędzimy jedną sesję, będziemy mieli jeden dzień tylko na temat wiary, to będę też pokazywał różnicę między wiarą a nadzieją, jak to działa w praktyce i tak dalej, jak się w ogóle pozbywać elementów nadziei z miejsca, gdzie wiara być powinna i tak dalej. A natomiast teraz chciałbym, żebyśmy zrobili takie zróżnicowanie łaski i wiary. I teraz jakie są takie cztery elementy związane z łaską? Po pierwsze, łaska jest niezależna od prawa. W ogóle jest napisane niezależna od prawa. Objawiła się łaska niezależna od prawa. Prawo nas nie dotyczy. Nie istnieje coś takiego, jak określone przez Boga prawo, którego przestrzeganie przyniesie nam sukces wieczny i doczesny. Kilka słów o prawie, chociaż w przyszłym miesiącu o tym więcej powiem. Prawo nie było złe. Podkreślam słowo było. Ponieważ prawa nie ma. Życie w Chrystusie to życie w bezprawiu. To jest straszna rzecz. Nie obowiązuje nas żadne prawo. Żadne 10 przykazań, żadnych przepisów, setki, które zostały nadane Izraelowi. Czy prawo się skończyło? Tak. Kiedy? Kiedy zostało wypełnione? Kto je wypełnił? Jezus Chrystus. Jezus nie zniósł prawa. Jezus powiedział, nie przyszedłem, aby znieść prawo. Przyszedłem, aby je wypełnić. On wypełnił prawo. Zakończył epokę prawa. Dlatego też łaska to jest inny produkt, ale jest bardzo mieszany z prawem. Kaznodzieje masowo w tym kraju mieszają łaskę z prawem. A te rzeczy nie mają ze sobą nic wspólnego, tak jak ogień z wodą. Rozumiecie? Krótko powiedziawszy, Bóg nie ma żadnych wytycznych dla ciebie i dla mnie, z
skrupulatne przestrzeganie przyniosłoby nam Jego przychylność. A więc przede wszystkim łaska jest niezależna od prawa, po drugie, wszyscy jej potrzebują. Czyli nie ma takiego człowieka, który nie potrzebuje łaski. Są dzisiaj takie ruchy, które mówią, że Żydzi mają inną formę zbawienia. Ja mówię, nie mają Żydzi innej formy zbawienia. Każdy Żyd się musi narodzić z Bożego Ducha, bo pójdzie do piekła inaczej. Kiszka. Wszyscy potrzebują łaski. Nie ma takiego narodu, takiej kultury, takiej nacji, która nie potrzebuje łaski. Po trzecie, łaska jest za darmo. Za darmo absolutnie. Ani twoja osobowość, ani twoje zdolności, ani twoje talenty, ani twoje upadki, ani twoje porażki nie mają wpływu na działanie łaski w twoim życiu. I po czwarte, łaska jest dostępna przez zastępczą, niezasłużoną śmierć Jezusa Chrystusa i to jest jedyny powód, dla którego Bóg objawił łaskę. Nie ma innego powodu. Żadne inne rzeczy nie są powodem. I teraz łaska. W tym wykładzie, jakby, w tych czterech punktach, tak, jest określana jako niezasłużona przychylność. Gdy człowiek nie zasłużył na przychylność Boga, na co zatem zasłużył? Na to, żeby go zutylizować. Ludzkość zasłużyła na to, żeby ją zutylizować. I koniec. I Bóg jako twórca mógł sobie ten produkt zutylizować i na przykład rozpocząć nową nację na Webus. I to nie jest żaden problem dla Boga. Rozumiecie? To nie jest problem dla Boga, żeby zagospodarował Wenus, a zlikwidował Ziemię. Tak? A więc, skoro mówimy o niezasłużonej przychylności, to musimy zrozumieć, że nasze życie zasłużyło na utylizację, na absolutną śmierć, zniszczenie, i nie można mieć pretensji do Boga, gdyby to zrobił, ponieważ miał do tego absolutne prawo. Ponieważ wystarczy zobaczyć, jeżeli ty coś zrobisz, na przykład, nie wiem, upieczesz placek i placek jest za kalcem, to ty masz prawo ten placek wyrzucić już w ten drugi placek. Rozumiesz? No masz to zrobić, bo to jest twój placek. I nikt nie ma prawa ci powiedzieć, jakim prawem zniszczyłeś placek. Sam go zrobiłem, kupiłem produkty, to go zniszczyłem i koniec. Rozumiecie? Po prostu. Teraz przeczytajmy dalej o łasce. Pierwszy list do Koryntian, 15:10. Pierwszy list do Koryntian, 15:10. Jest napisane tak. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna. Lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Widzimy dalej temat o łasce, że łaska jest dana i łaska jest jednocześnie pracująca. Czyli tutaj się odkrywa przed nami ten drugi aspekt łaski, czyli Boża zdolność w nas. Czyli Bóg okazał nam niezasłużoną przychylność, prawda? Mimo, że zasługiwaliśmy na śmierć, tak? Ale jednocześnie, tak? Udzielił nam poprzez swojego świętego ducha, który w nas zamieszkał, w naszym odrodzonym duchu, udzielił nam swoich możliwości, abyśmy mogli teraz sprostać, tak? Temu, co się wokół nas dzieje i nie zostać pochłoniętymi przez system tego świata. Ta rzecz jest opisana w księdze Ezechiela, gdzie Bóg mówi, wtedy prorok Ezechiel prorokuje w imieniu Boga i mówi, że przyjdzie czas, kiedy prawo moje włożę w ich serca. Prawda? Więc czym jest ten drugi aspekt łaski? To jest Boża zdolność do życia na tym świecie w zwycięski sposób, tak? Która jest wmontowana w nas. Krótko powiedziawszy, otrzymawszy łaskę, posiadasz w sobie wszelką możliwość do zwycięskiego życia. Jeżeli jakiś chrześcijanin nie żyje zwycięskim życiem, to jest tylko jeden powód. Nie korzysta z tego, co ma. Nie to, że nie ma czegoś, bo nie ma chrześcijan, którzy czegoś nie mają, tak? Tylko on nie korzysta z tego, co ma.
Po prostu. Rozumiecie? To jest tak, jak masz samochód z turbo doładowaniem i ty nie korzystasz z turbo doładowania. To jest twoja sprawa, że ty nie korzystasz, ale ty go posiadasz. Czyli my posiadamy zdolność zwycięskiego życia. Nie musimy Boga prosić o zwycięskie życie. W ogóle ja mam nadzieję, że po tej szkole przestaniecie Boga prosić o różne rzeczy. No chciałbym, żebyście przestali prosić nareszcie. Powiedzieć wam coś? Idę sobie kiedyś rano, wyszedłem po zakupy. I mój syn też wyszedł sobie rano. Umówił się z kolegą na mieście. Ja sobie idę, niosę dwie siatki w ręku, patrzę, on idzie ze swoim kolegą po drugiej stronie ulicy. I ja przeszedłem tam do niego, bo on wychodził rano, ale się z nim w zasadzie nie przywitałem. No, miał syn mój. Przywitam się z nim, podchodzę do niego, postawiłem te siatki, podałem im cześć, jemu, temu koledze, ten kolega się ukłonił wręcz grzecznie. A mój syn mówi do mnie tak: masz parę złotych? Mówię: dzień dobry, byś powiedział. Dobra, mówię: ojciec, masz? Mówi: nie masz, dajesz, nie dajesz, bo nie, to idę. I mówię: jakie parę? 5 złotych potrzebuję tam do pizzy, nam brakuje. Dajesz? Wziąłem portfel, dałem te 5 zł. Idę sobie z tymi siatkami i w ogóle modlę się w ogóle i mówię: Boże, przepraszam, mówię, za jego zachowanie w ogóle. Mówię, w ogóle wiem, jeszcze Cię nie zna w ogóle. Boże, mówię, w ogóle zły na niego jestem, wiem, zły. I słyszę głos w duchu moim: co widziałeś? Ja mówię: widziałem mojego syna nieposłusznego, Boże, mówię. Ja chcę, żeby się zmienił tam i modlę się o syna mojego, w ogóle wiecie, bo ja... co widziałeś? Drugi raz ten głos, wiesz, ja już wiedziałem, że nic nie wiem. Czek drugi. Nie wiem, mówię, co widziałem. Zatrzymałem się z tymi domami. Nie wiem, Panie, co widziałem. I słyszę w ogóle, wiesz, i słyszę głos w moim duchu w ogóle: widziałeś syna i najemnika. Przestań zachowywać się jak najemnika. Ja mówię: i słuchajcie, i przede mną się rozpostarła przestrzeń. Przestrzeń, bo parę lat temu. Przestrzeń mojego grzechu. Ja zacząłem swój grzech. Wiecie, jaki zobaczyłem grzech swój? Zachowywałem się jak najemnik. Prosiłem Boga o różne rzeczy. Prosiłem Boga. Religia we mnie. Wiecie, uświadomiłem sobie, że syn to jest zupełnie inna rzecz. Najemnik mi się ukłonił, a jeszcze lepszy numer. Jak ten do mnie powiedział, że chce parę groszy, to tamty mówi tak: ja, jak potrzebuję pieniędzy, to z tatą idę na budowę pracować. Ja w ogóle, jaki grzeczny chłopak, jaki w ogóle elegancki chłopak, wiesz, o co chodzi. A ten tutaj stoi i na burmuszony, proszę Ciebie, on mówi: daj 5 zł. O co chodzi? To postawa mojego syna była prawidłowa, a postawa tamtego nie była prawidłowa. To tak jak przyjaciele Hioba nie mieli racji. To jest bardzo ważna rzecz. Przyjaciele Hioba się mylili, mimo że mówili piękne rzeczy. Bóg pokazał mi, że syn wie, co do niego należy. Rozumiecie? Nie wyobrażam sobie moje dziecko klęczące przede mną i błagające, żeby mu buty kupił. Wyobrażasz sobie to? Przychodzi twoje dziecko, kładzie się do nóg: tato, mamo, błagam cię, pozwól mi wziąć bułki i kiełbasy kawałek. Błagam cię. Nie zostawię mnie głodny. To jest bluźnierstwo. To jest plucie na krzyż. To jest taki sam grzech, jak prostytucja, narkomania. Nie ma żadnej różnicy. Rozumiecie? Boża zdolność w Tobie. To dana Ci na stałe, podkreślam, umiejętność Boga do radzenia sobie. Jak myślisz? Czy Bóg umie sobie radzić? Na pewno. Na pewno. Jeżeli łaska
To jest Boża zdolność w tobie. To oznacza, że Bóg swoje predyspozycje życiowe przekazał tobie, połączył je z tobą. Nie widzieliście tych rzeczy, bo one się działy, kiedy nasz Kościół w Warszawie powstawał, kiedy uczyliśmy ludzi, jak mają ewangelizować. W Warszawie dużo różnych grup ewangelizuje. Wychodzą, śpiewają piosenki, rozdają różne karteczki, głoszą Ewangelię, różne rzeczy opowiadają. Kiedy zaczęliśmy wyprowadzać ludzi na ulicę, zaczęliśmy im dawać świadectwo i pokazywać, jak się głosi Ewangelię. Zadziwiające jest to, że wiele osób w Warszawie głosi, a tylko my miewamy kłopoty. Rozumiecie? Tylko my. Tylko do nas lecą ludzie, żeby nas bić. Tylko nam ubliżają. Tylko nas chcą podawać do sądu. Rozumiecie? To jest ciekawe zjawisko. Rozumiecie? To jest ciekawe zjawisko. Dlaczego tak jest? Dlatego, że uczymy ludzi prezentować Chrystusa w nich. I kiedy ludzie wychodzili i stawali i mówili: wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Rozumiecie? To zaczęły się sypać szykami. Ale przecież Jezus tak robi. Będąc człowiekiem. Takim jak ty i ja. Kiedy nasi ludzie zaczęli wychodzić i mówić: wystawcie nas na próbę. Nazywam się tak i tak. Jeżeli jesteś chory, podejdź teraz do mnie. Położę na ciebie swoje święte ręce, a twoja choroba się skończy. Chodź. Teraz. Nie zapraszam cię do kościoła. Rozumiecie? Uczyliśmy ludzi tego, że Bóg jest w nich i są jedynym obrazem Chrystusa na tej ziemi. Wiecie, my nie głosimy enigmatycznego Chrystusa. Nie głosimy enigmatycznego Chrystusa. Głosimy Chrystusa w nas, bo Chrystus w nas nadzieja chwały. Nie Chrystus w niebie nadzieja chwały. Zauważyliście to? Chrystus w nas nadzieja chwały. Boża łaska. Boża zdolność. To są Boże predyspozycje dane tobie, które ty masz, ty je posiadasz w sobie. I nie ma, że ich nie masz. I nie ma, że masz je wyprosić. Tak samo jak u swoich rodziców nie musisz wyprosić geny ich. Nie musisz iść do swojej mamy czy taty powiedzieć: mamo, tato, proszę cię, daj mi swoje geny. Mama czy tata powiedzą: przecież stoisz przede mną, jesteś wynikiem tego, że moje geny są w tobie. Nie możesz ich wyjąć z siebie. Rozumiesz? Nie możesz przestać mieć genów. Nie można też dołożyć ci genów ojca i matki. Rozumiesz? Bo jesteś zrodzony z twojego ojca i z twojej matki. W pewnym sensie jesteś skazany na geny rodziców. W ogóle nic nie możesz z tym zrobić. Nic. Masz geny rodziców. Kiedy narodziłeś się z Bożego Ducha, tak? Zacząłeś być natury Bożej. I umiejętność Boga jest w twoim duchu. 24 godziny na dobę. Nie potrzeba jej wyprosić. Ona nigdzie nie zniknie. Rozumiecie? Nie powiększy się, ani się nie pomniejszy. To jest coś takiego. Jesteś naczyniem, w którym jest Boża zdolność. Do czego? Do wszystkiego. Nie tylko do tego, żeby pięknie mówić do ludzi, tylko do tego, żeby pracować prawidłowo, robić biznesy, być dobrym mężem, dobrym ojcem, dobrą żoną, matką, przyjacielem, przyjaciółką. Rozumiem? Żeby być twórcą. Masz to wszystko w sobie, ponieważ Bóg jest najlepszym ojcem, najlepszą matką, najlepszym przyjacielem, najlepszym twórcą i jest to dokładnie w tobie. Musicie zrozumieć taką rzecz, my takim tworem jesteśmy. Zupełnie jest czymś innym, czy ty tego doświadczasz, czy ty tego nie doświadczasz. No bo niestety większość chrześcijan, przykra sprawa, ale nie doświadcza tego. Oni nie doświadcza tych rzeczy. A to, że oni ich nie doświadczają, nie oznacza, że ich nie ma.
Rozumiesz? One tam są. I będziemy na tej szkole uczyć, jak je wydobywać. To jest zupełnie inna sprawa. A więc łaska jest łaską pracującą. A rzekłbym dalej, współpracującą. Czyli łaska, którą my otrzymaliśmy od Boga, ma wielką potrzebę, aby z nią współpracować, współdziałać. Inaczej ona jest nieaktywna i często niewidzialna w ogóle. I często ludzie przychodzą i mówią, ja to nie wiem w ogóle. To w moim życiu to nic się nie wiedzie. To tyle jest nauczeń, tyle jest wszystkiego, już mnie głowa boli od tego. W ogóle już nie, ja już nie wiem, o co chodzi. Wszystko mi się pomieszało, nic nie działa w moim życiu. Ja mówię, zostań muzułmaninem. Ja takie rady daję ludziom już pasterskie. Wiesz, to chodzi. Po prostu nie. Zacznij wierzyć w Buddę, w Allaha, w kogoś tak. No bo odpowiedz głupiemu według głupoty jego. To jest jedyny sposób. Rozumiesz, to nie możesz człowiekowi inaczej odpowiedzieć. No bo mówię, jak może nie działać w tobie Bóg? Czy to Bóg? Jeżeli coś nie działa w twoim życiu, oznacza, że ty nie zacząłeś współpracy. Jak miałeś zacząć współpracę? Jak można siedzieć na tyłku w domu i narzekać, że się nie ma pracy z jakąś boską? Przecież nikt cię nie zna. Nie zna cię pracodawca ten, tamten, nawet weź się i przestać najpierw. Zacznij współpracować z nim. Jak on cię ma poznać? Ma się dowiedzieć czym? Telepatycznie? Że ty siedzisz sobie w domu 5 km dalej i ty potrzebujesz pracy? Pracodawca ma inne sprawy. Ale co? Jest pracodawca? Jest pracodawca. Jest firma? Jest firma. A że ty tam nie poszedłeś, tak? No to przepraszam sobie. No. Kiedyś z takim człowiekiem rozmawiałem, dzisiaj on jest w naszym kościele, ale kiedyś mieszkał w innym mieście i on miał problemy z pracą. Ja mówię, dobrze, teraz zrobisz tak, napiszesz CV, rozwiedziesz po wszystkich miejscach w twoim mieście. I on tak zrobił. Wszedł na rower, rozwiał po wszystkich miejscach, rozwiódł swoje CV. I on do mnie za chyba miesiąc czasu kontaktuje się ze mną i mówi, wiesz co, ja mam odpowiedź na pracę. Ty, dostałem łazienkę do roboty za 8 tysięcy. Łazienkę dostałem, ale naprawdę. Mówię, a wiesz dlaczego dostałeś tą łazienkę za 8 tysięcy do roboty? Bo wsiadłeś na rower i rozwiozłeś CV. Współpracowałeś z tą łazienką. Zacząłeś współpracować z tym zjawiskiem, bo wcześniej właściciel tej łazienki nie wiedział o twoim istnieniu, ale on zawsze był i miał już projekt zrobienia łazienki i szukał kogoś, kto mu ją zrobi i miał odłożone 8 kawałków na to. I trzeba było tylko połączyć to wszystko, połączyć. Współpraca to jest łączenie tych rzeczy. My musimy łączyć to, znaczy my musimy zrozumieć, że teraz potrzeba pracować w tym. Że to nie będzie tak, że to się samo zrobi. Się nie zrobi samo. Na czym opieramy naszą znajomość łaski? Po pierwsze, łaska to coś, co Bóg zrobił dla nas w Chrystusie Jezusie. Kiedy ty poznajesz, dowiadujesz się, co Bóg zrobił dla ciebie w Chrystusie Jezusie, to masz jasny obraz łaski. I wiesz, że możesz z tego korzystać. Po drugie, łaska to coś, co Bóg robi dla ciebie przez Chrystusa Jezusa dzisiaj. Czyli ja dzisiaj mam stały dostęp do aktywności Boga. Ja wierzę, że modlę się i w ogóle Bóg nie słyszy. Ja wierzę, że On mnie nie tylko słyszy, ale w momencie, kiedy ja zakończyłem moją modlitwę, On rozpoczął działanie. Jak to wierzę? Od tego momentu przyjmuję postawę dziękczynienia, o czym mówiłem wcześniej. Zobaczycie, jak to się będzie Wam wszystko łączyć. I zaczynam dziękować Bogu, mnie, Panie, jak jesteś wspaniały, że mam tą rzecz, jak to cudownie. Rozumiesz? Modlę się o zegarek i sprawdzam, która godzina. Rozumiesz? Mówię, o super, halleluja, mi pasuje do tatuaży, taki masek. Rozumiesz, że ja mówię, to jest bardzo ważne. Ja naprawdę tak żyję. My tak uczymy ludzi, my tak żyjemy. To jest czasami, ktoś patrzy na nas z boku, mówię, no ludzie absurdu, no wariaci, jak oni w ogóle żyją? Rozumiesz, co oni w ogóle robią? Powiem o tym.
Nie wymienię wam nazwy tego kościoła, bo ten kościół dzisiaj spadł na psy. A kiedy ten kościół się tworzył, to był przebudzeniowy kościół w tym kraju. Ja przyjmowałem rzeczy z tego miejsca kiedyś. Wiecie, co oni robili? Była ich mała grupka. Padał deszcz. Podczas spotkania pastor ich wyprowadził, mówi, wychodzimy wszyscy. Wyszli wszyscy przed budynek. Stali na deszczu. Przez godzinę czasu krzyczeli, że są susi. W imię Jezusa. On ich tak uczył. On taką wiarę wytworzył w ludziach, że tam był czas, że niewidomy przekraczał drzwi kościoła i zaczynał widzieć. Rozumiesz? Ludzie na wózkach byli włożeni i tylko w atmosferze namaszczenia wstawali na nogi. On ich tak nauczył wierzyć. Rozumiesz? Po prostu. Stali na deszczu, krzyczeli, jestem suchy w imieniu Jezusa. Ktoś powie, banda idiotów. Możliwe. Wiesz, w mojej Biblii jest napisane tak, że Bóg wybrał to, co głupie, aby zawstydzić to, co mądre. List do Koryntian. Rozumiecie? Dwa tygodnie temu, u nas na nabożeństwie, jak wstąpiła Boża chwała, to z 50 osób chodziło na czterech i udawało osoby, a inni na nich jeździli. Sam jeździłem na swoje żony. Szok. Mieliśmy Toronto Blessing na miejscu. Nie potrzebowaliśmy niczego innego. Poważni ludzie chodzili tam na czterech. Prawnicy, biznesmeni. Ktoś powie, dlaczego? Ja nie wiem dlaczego. Ale wiem, jakie są efekty. Efekty są takie, że ludzie zostali pouwalniani. Rozumiecie? Pouwalniani z rzeczy, które ich trzymały przez bardzo długi okres czasu. Czy to się zdarza na co dzień? Niekoniecznie. W ogóle niekoniecznie, bo się tego nie szuka. Nikt tego nie szuka. Ale ludzie wiedzą, co Bóg robi dla nich dziś. Moja żona stanęła i mówi, kto decyduje się na to, żeby być osłem Boga i w wiezie Jezusa. Rozumiecie? Ludzie zaczęli odpowiadać na to. Czy to było normalne? Niekoniecznie. Ważne, jakie efekty przyniosły. Rozumiecie? Łaska to coś, co Bóg robi na nas, przez nas, przez Ducha Świętego w nas. Zmiany, które zachodzą w tobie, są efektem łaski. Ja na przykład, kiedy widzę, co zachodzi w moim życiu na przestrzeni lat, widzę działanie łaski. Mogę się temu przyglądać, co znowu powiększa cię w czynieniu w moim życiu. To jest wszystko łaska. Chcę, żebyście widzieli łaskę. Chcę, żeby łaska była przed waszymi oczyma, żeby nie było czegoś takiego, że jesteś w stanie powiedzieć, ja nie doświadczam łaski. Łaska to coś, co Bóg robi z tobą za pomocą Ducha Świętego, czyli cała twoja służba. Różnorakie twoje działania. To jest łaska. Ja pamiętam, że kiedyś głoszę w jednym mieście na ulicy, podszedł do mnie człowiek i mówi, a jakie mi Pan dowody przedstawi na to, że Bóg jest? Ja mówię, proszę Pana, ujmijmy to w ten sposób. Ja jestem człowiekiem inteligentnym, zaradnym. Proszę Pana, przed 2001 rokiem byłem zawodowym przestępcą. I zarabiałem 100 tysięcy miesięcznie, nie wychodząc z domu. Moje pytanie jest, jak Pan myśli, co ja tutaj robię na tym? W jakim celu ja tu jestem? Ja w ogóle tak sobie potrafię świetnie zorganizować życie, że to, że ja tu jestem, sam ten fakt, tak, musi świadczyć o tym, że coś jest na rzecz. Proszę Pana, ja mam o wiele ciekawsze rzeczy do robienia, niż robienie z siebie wariata na środku miasta, w drugim końcu Polski i to jeszcze za darmo. Bo żeby ktoś płacił za to, rozumiecie, to było jakoś, tak?
No nikt nie płaci. Znaczy ty płacisz. Wiesz, facet zaczął się zastanawiać, jak widzi pan, bo wiecie, ludzie często myślą, że ty jesteś zaburzony, nienormalny, pogięty. Ale kiedy wychodzą na ulicę głosić Ewangelię ludzie, którzy mają doktoraty, którzy są poważnymi osobami, tak? I zadają pytanie, przepraszam, co według was ja tutaj robię? Po co ja tu jestem? Czy ja mógłbym zupełnie inaczej żyć? To wszystko jest łaska. Chcę, żebyś zobaczył ogrom łaski Boga w twoim życiu. Ale co do łaski, musisz cały czas dostrzegać jedną bardzo ważną rzecz, że łaska pochodzi z Jego inspiracji. On inspiruje cały czas. On daje, zauważyłeś. On dał niezasłużoną przychylność. On dał swoje zdolności. On dał swoje umiejętności. On działa, On dotyka. Cały czas On. To jest łaska. Nam nic do tej łaski. Nam tylko się do tego dołączyć. Było hasło, kto chce być osiołkiem Pana? Aleluja! Lecimy. Tak? Współpraca, współpraca, współpraca. Rozumiesz? Jakaś współpraca. Czyli współpracujemy z łaską. Tak? Prosty przykład. Jest grzech w twoim życiu i wiesz, że łaska jest w tobie. I wiesz, w związku z tym, że masz możliwość niegrzeszenia w tej dziedzinie. Prawda? Bo na przykład wziąłeś się za dany grzech. Tak? Robisz robotę w tym temacie. I ty teraz wiesz o tym, prawda? Ale nadal nic się nie dzieje. Tak? Myślisz sobie, co jeszcze mógłbym zrobić? Powiem ci. Ty musisz zrobić tylko jedną rzecz. Zgodzić się teraz, jeżeli chodzi o łaskę, tak? Z Bogiem, że ta rzecz ma zniknąć z twojego życia. Prawdziwie zgodzić się, prawdziwie chcieć. Rozumiesz? Prawdziwie. Ja byłem człowiekiem popapranym do szpiku kości. Wszystkie rzeczy ze mnie poznikały w wyniku łaski. To były dla mnie, rozumiecie? To były, ja sobie nie radziłem z nim. Ja stawałem przed Bogiem, mówię, Boże, mam jazdy homoseksualne. W ogóle sobie nie potrafię z tym poradzić. Ja w ogóle ja nie wiem, co z tym zrobić. No co ty z tym zrobić? Może nic z tym nie zrobisz. Tak? Ale wierzę w to, że twoja łaska, która jest we mnie, działa w tej chwili, w tym celu, aby to zniknęło z mojej głowy. Tak? Jakby pokazuje ci teraz, że ta współpraca jest współpracą pewnego procesu zgody w tym wszystkim. I nic poza tym, bo wszystko jest cały czas od Boga. Nie zasługujemy, nie zapracowujemy, nic z tych rzeczy. I to jest jedna szyna chrześcijaństwa. I druga szyna chrześcijaństwa to jest wiara. I wiara to jest w ogóle coś innego niż łaska. Musisz zrozumieć, że łaska jest od Boga. Ona idzie z góry do człowieka. A wiara idzie z człowieka do góry. To jest wielka różnica. Łaskę daje Bóg, a wiarę uwalnia człowiek. Do mnie często ludzie podchodzą i mówią, pomódl się, żebym miał większą wiarę. Ja mówię, to jest niewykonalna rzecz. Są kaznodzieje, to się modlą o takie rzeczy. Tak jak nogi dają. Nie bawimy się w teologię teraz, posłuchajcie. Bardzo ważna sprawa. Nie bawimy się w teologię. Bóg daje wszystko. To, że my tu jesteśmy, to, że wiara się pojawia, to jest wszystko, ale my nie teologizujemy. To nie jest zabawa teraz. Wiara jest twoją odpowiedzią na łaskę. Oczywiście, że ziarno wiary w tobie złożył Bóg, ale podkreślam to, złożył, ponieważ ono jest w każdym człowieku i jest do aktywowania. Ale nie poruszamy sfer teologicznej teraz. Łaska pochodzi od Boga. Wiara pochodzi od człowieka. I nie ma takiej opcji, żebyś ty chciał, żeby ktoś ci udzielił wiary. To jest fikcja literacka i religia. Połóż na mnie ręce, niech wiara na mnie stąpi. Reinhard Bonnke, jeden z największych ewangelistów na świecie, był kiedyś na krucjacie w Afryce i po spotkaniu podszedł do niego człowiek i mówi tak, a nie po spotkaniu, tylko przed spotkaniem. I mówi, pastorze, mam pytanie, czy już pastor ma wykupiony hotel? A on mówi, tak, mam wykupiony hotel, a o co chodzi? Pastorze, bo chciałem, mówi, ja chciałem pastorowi wykupić hotel, i, a,
Ale ja pytam, ale czemu chciałeś mi wykupić hotel? On mówi, bo ja chciałem, potem jakby pastor już spał parę dni w tej pościeli, to ja się chciałem tam potem położyć w tej pościeli i ja bym tam też jeszcze pospał kilka dni, żeby to namaszczenie z pastora na mnie przyszło. Reinhard stał, w ogóle nie wiedział, czy się ma przewrócić, czy co ma zrobić, mówi do niego tak. Przepraszam, ty myślisz, że to jest takie proste? Że to jest tak, że ty się prześpisz w mojej pościeli i namaszczenie na ciebie przejdzie. Wiecie, te chore ruchy, które są w tym kraju, tak? Opaprałe rzeczy. Ja wierzę w ucielenie, ja wiem, czym jest ucielenie. Będziemy się tutaj o was modlić na szkołach następnych. Będziecie mieli udzielane namaszczenie. I tak będzie. I po nałożeniu naszych rąk, tak? Będziecie odczuwać zmiany w waszym życiu. Ale to jest jakiś odcinek Królestwa. Rozumiesz? Nie będziesz mógł otrzymać mojej wiary. A wiesz, dlaczego nie będziesz mógł otrzymać mojej wiary? Bo to jest coś, co ja wypracowałem z Bogiem. Ja te ziarenko wiary, które zostało złożone we mnie przez założenie świata, tak? Podlewałem i wyprodukowałem wiarę. Wiarę się produkuje. Wiara nie bierze się z nałożenia rąk. Wiara nie bierze się z Bożego dotknięcia. Właśnie dlatego jest słaby Kościół, bo ludzie mówią, Panie, przydaj mi wiarę. Cytują tego gościa z Ewangelii, bo on się tak modlił. Ja mówię, ty znasz się trochę na Biblii? Przecież wiesz, że to była epoka Starego Przymierza. Oto był już Nowy Testament był. Ja mówię, umarł Jezus na krzyżu? Nie umarł jeszcze. Wstał z martwych? Nie wstał z martwych. Kim był tamten człowiek? Martwym duchowo Żydem. Taka jest prawda. I tamten człowiek miał taką koncepcję. I to była błędna koncepcja. I Jezus nie podszedł tam do niego i nie powiedział, o, wiara, 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 wiara. Rozumiesz? Idzie dobrze, pcha, żebyś upadł na ziemię. Takiego czegoś nie było. Zgadzacie się? To było w ogóle inna rzecz. Zobaczcie, że Jezus nigdy nie robił takich rzeczy. Jezus, on się na nich denerwował. On stał i mówi, jeszcze wiary nie macie? No jeszcze? No tyle ze mną jesteście? No jeszcze nie macie? A więc co? Wiary się nabywa. Wiarę się produkuje w pewnym sensie. Jak się produkuje wiarę? Właśnie, zaraz o tym powiem. To też jest ciekawe. Ludzie mówią, to jest wiara ze słuchania i myślą, że polega to na tym, że kazać słucha. Albo Biblię czyta. To nie tak. Można przeczytać Biblię paru razy i słuchać kazań i wiara ci nie wzrośnie wcale. I przecież o tym wiecie doskonale. Ale teologia jest. Wiara jest ze słuchania. A słuchanie przez Słowo Chrystusowe. A nie do końca tak jest. Przede wszystkim w Ewangelii Mateusza 8:5-10 jest opisane pewne zajście i ono pokazuje, że Bóg szuka wiary. On jej szuka. Szuka, Bóg szuka wiary. Czyli tak naprawdę cała Boża moc, ona jakby krąży ustawicznie i szuka, kto by uwierzył. Pamiętacie kobietę, która była chora? Ona przepchnęła się przez tłum. Tak? Ona ryzykowała. Wiecie pewnie, że ta kobieta to nie miała krwotoku z nosa, tylko miała krwotok z dróg rodnych. Że to nie było to, że ona miała tam krwotok z nosa. Bo w tamtych czasach to ktoś, kto miał krwotok z nosa, to w ogóle nie był żaden problem. Ale kobieta, która miała krwotok z dróg rodnych, bo miała okres albo krwawienia z dróg rodnych, to była uznana za nieczystą sakralnie. I gdy taka kobieta dotknęłaby takiego człowieka jak Jezus, który był tak jak rabin, jak duchowny żydowski, to ona mogłaby zostać ukamienowana. Bo tak mówiło prawo judaistyczne.
A więc ona co robiła? Ona się w pewnym sensie przebiła przez cały system, tak? I ona dotknęła Jezusa, tak? Mimo że na, chociaż na Jezusa wtedy napierało wiele ludzi, prawda? To on odczuł jej dotyk. Tamte dotyki jakby były dla niego nieodczuwane. On nie odczuwał tych dotyków. On mówi, kto mnie dotknął? Oni tam parli na niego wszyscy. A tam któryś ktoś mówi, panie, wszyscy na ciebie prą. Mówi, nie. Tu mnie ktoś dotknął. Rozumiesz? On odczuł dotyk wiary. Bóg szuka wiary. Szuka wiary. Bo tylko poprzez wiarę może uwolnić realnie łaskę. Tylko poprzez wiarę. Jeżeli Bóg znajduje wiarę, tak? Czy też wiara znajduje Boga, to następuje fuzja, następuje połączenie. Chcę, żebyście zobaczyli to zagadnienie. Chcę, żebyście zobaczyli, jak to w ogóle działa. Kiedy będę mówił cały dzień na temat wiary, to będziemy te rzeczy rozkładali na części pierwsze. Ale teraz chcę, żebyście zobaczyli, jaka jest różnica między tym. Łaski jest pełno wszędzie. Łaski jest po kokardkę. Rozumiecie? Nie ma braku. Zdolność Boża jest w nas do każdej dziedziny życia. Tak jak tutaj siedzisz, jesteś zdolny, zdolny do tego, aby osiągnąć sukces w każdej dziedzinie życia. Jesteś zdolny do tego. Nieważne, czy jesteś stary, czy młody, nieważne, czy ty się nawróciłeś wczoraj, czy się nawróciłeś 20 lat. Jesteś do tego zdolny. Więc o co chodzi? Chodzi o to, czy wiarą chwycisz, tak? Tą łaskę, która jest w tobie i zaczniesz współdziałać. To jest istotne, czy ty wiarą chwycisz. Wiara pochodzi z ciebie. Proszę cię, nie módl się o wiarę. Wyrzuć takie w ogóle modlitwy ze swojego. Panie, daj mi wiarę. Bóg nie daje wiary, bo jeżeli Bóg by dawał wiarę, to Bóg wiary nie szukał. Rozumiecie? Skoro by Bóg dawał coś, to by tego nie szukał, bo to jest nielogiczne. Jeśli miałbym porównać Boga do jakiejś formy nauki, to bym porównał go do logiki. U niego zawsze A implikuje B, B implikuje C. I tak jest u niego zawsze, u tego Boga. Jeśli on czegoś szuka, to znaczy, że on tego nie dał. W cudzysłowie, rozumiesz? On szuka łącznika, szuka anteny. To wielka stacja nadawcza, która szuka odbiorniczka. Tak? On szuka odbiornika. Musisz tak tą rzecz zobaczyć. Wiara wychodzi od człowieka. Łaska wychodzi od Boga, a wiara wychodzi od człowieka. I spotkanie się tych dwóch elementów, tak, powoduje manifestację mocy. To wtedy się uwalnia moc, kiedy wiara spotka się z łaską. Kiedy wiara spotka się... I proszę was, nie dajcie się wyprzeć z tego prostego myślenia. Wiara musi spotkać się z łaską. Kiedy my uzdrawiamy chorych, ja do ludzi mówię, posłuchajcie, ja nie potrzebuję waszej wiary, żeby teraz dokonać ataku na waszą chorobę. Potrzebuję tylko, żebyście zaczęli chcieć. Oczywiście, ja jestem podstępny w tym, bo ja muszę być podstępny. Ich chcenie, tak, tych ludzi, jest tak naprawdę pierwszym aktem wiary. A ja jestem widzialnym łącznikiem łaski. A więc teraz ja w pewnym sensie, rozumiecie, podjudzam ludzi. Bo ludzie, dla ludzi wiara, wiecie, z czym się wiąże, ci ludzie mówią o wierze, że muszą w głowie mieć poukładane wszystkie elementy wiary. Czyli oni, ludzie myślą, że żebym ja wierzył, to ja muszę mieć tak wszystko w głowie, ja wierzę, jestem taki pewny, taki, a tak naprawdę większość ludzi tak nie ma. W związku z tym ja mówię, ja nie potrzebuję waszej wiary, ja potrzebuję, żebyście teraz zdecydowali, czy chcecie być zdrowi. I kiedy człowiek wychodzi po uzdrowienie, kładę na niego ręce, tak, uwalniam
moją wiarę, za tym idzie Boża moc. I co się dzieje dalej? I pouczam człowieka w prosty sposób. Bo czasami następuje natychmiastowa manifestacja, czasami nie. Jeżeli nie nastąpiła natychmiastowa manifestacja, albo nawet jeśli nastąpiła, tak, to ja mówię tak, i teraz od tego momentu musisz zbudować swoją wiarę, żeby utrzymać to, co dostałeś. Bo jeśli tego nie zrobisz, to stracisz. Bo to do ciebie nie wróci, póki ja będę w twojej obecności. Bo ja w ogóle wierzę. I następuje połączenie teraz. Ale potem przestanie być te połączenie aktywne. Rozumiecie? Łaska z wiarą się łączą i wtedy następuje manifestacja mocy. Łaska pochodzi od Boga. Wiara jest z człowieka. To są dwie różne rzeczy zupełnie. I teraz o tym będę mówił więcej na spotkaniu, będę mówił o wierze, ale wiara jest produktem naszego słyszenia Boga. Te słowo, które mówi wiara jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe brzmi troszkę inaczej. Ono brzmi w ten sposób. Wiara jest ze słuchania, wiara jest ze słyszenia, a słyszenie przez słuchanie Słowa Bożego. I to jest, wygląda w ten sposób, że żeby wiara w człowieku rosła, to ty musisz tak naprawdę przebywać z Bogiem i to jest to, co mówiłem na przedniej sesji. Wiara twoja będzie rosła, jak ty będziesz przebywał z Bogiem. Nie przeczytasz w piśmie coś tam. Rozumiesz? Nie posłuchasz kazania. To nie tak. Wiecie, jak to by było cudownie, gdybyśmy my mogli posłuchać kazania sobie w internecie, albo w kościele, albo przeczytać jakąś książkę i nasza wiara by wybuchła jak wulkan? Byśmy byli tytanami wiary. W tym kraju wszyscy byli zbawieni już. Ale tak nie jest. Przyczyna jest prosta. Ludzie nie chcą przebywać z Bogiem, nie prą na Boga, tak? A jednocześnie myślą, fajnie, jakby moja wiara urosła. A twoja wiara może rosnąć tylko i wyłącznie wtedy, kiedy przebywasz z Bogiem. Ja przebywam z Bogiem, słucham tego, co On do mnie mówi, wiara moja rośnie i koniec, kropka. I każde doświadczenie wiary, potem to też jako ciekawostkę mamy, każde doświadczenie wiary, każdy sukces wiary powoduje wzrost wiary. To jest w ogóle mistrzostwo świata. Że potem to działa po prostu piramidalnie, wiecie. Że uda mi się zrobić to, tak wierzę, ja już jestem na wyższym poziomie. Tak? Ja już mogę brać większe rzeczy. Ja dzisiaj wierzę o takie rzeczy, które po prostu lat temu dzieci to mnie przygniotły i zmiażdżyły w ogóle. Rozumiecie, to w ogóle by było dla mnie. Ale ja przez te 10 lat odnosiłem sukcesy w wierze i ta wiara budowała znowu kolejną wiarę. Ale nabywanie wiary jest takie, że my nabywamy wiary przebywając z Bogiem. I kiedy my Go słuchamy, naszym wewnętrznym człowiekiem, tak? To wtedy w nas wzrasta wiara. Poznajemy Go, jesteśmy coraz bardziej pewni Go, dowiadujemy się, że jest dobry, że jest kochany, że jest Ojcem, że nas nigdy nie opuści. Jak się wierzy w Boga? Im lepiej znasz Boga, tym bardziej w Niego wierzysz. Przecież tak jak z ludźmi, zobaczcie, im bardziej znasz jakiegoś człowieka, tym bardziej będziesz Go po prostu mu ufał. Jak na przykład zaprosisz fachowca do domu i fachowiec ci zrobi coś dobrego, tak? Założy ci dobrze kaloryfery, prawda? No to w ogóle, jak będziesz sobie robił następny pokój czy następny dom, tak? No to w ogóle bierzesz tego fachowca, mówisz, kurczę, mam zaufanie do człowieka. Tak? Poznałem tego człowieka. Poznałem tego człowieka. Im lepiej kogoś poznajesz, tym bardziej mu ufasz. No proste. Im tak rośnie wiara w ogóle. Im bardziej poznajemy Boga, tym bardziej mu ufamy. Jak my go nie poznajemy, no to my mu nie ufamy. I możemy czytać Biblię 80 razy na godzinę. I możemy słuchać kazań nie wiadomo ile, czego nic się nie wydarzy, będziemy dalej siedzieć taki duchowa katatonia, rozumiesz? I nic się nie będzie działo. Albo będziemy chodzili, pojedziemy na konferencję, położy na mnie ręce, wiara, bo on ma wiarę, bo tu przyjechał do ciebie i on wskrzesza zmartwych, niech on położy na mnie ręce, ja też będę wskrzeszał zmartwych. Przychodzisz konika polnego, nie będę wskrzeszał zmartwych. Rozumiesz? Jakaś ta wiara moja, nie przeszła, bo nie przeszło to. Fuku nie było. Nie, bo to jest, rozumiecie, to bzdury są. To nie tak działa. Ja sobie nie przypominam. Wiecie, kiedy na przykład lat temu chyba dwa mieliśmy prowadzenie z moją żoną,
żeby pojechać na Ukrainę, bo dowiedzieliśmy się, że tam przyjeżdża jeden apostoł. I postanowiliśmy pojechać tam, żeby na nas położył ręce. My wiedzieliśmy, po co tam jedziemy. Nie pojechaliśmy tam, żeby słuchać różnych ludzi, rozumiesz? My pojechaliśmy, żeby na nas apostoł położył ręce. Mieliśmy takie prowadzenie od Boga. Pojechaliśmy, apostoł położył na nas ręce, w Agatę wpadła kula ognia, ja nie wiem w ogóle, co się ze mną wydarzyło. Na naszych ludzi położył ręce, następnego dnia poszliśmy sobie przejść się po Kijowie, ludzie natychmiast podnieśli z wózka człowieka, który był sparaliżowany od urodzenia. Kręgosłup się zrósł człowieku krótko. Rozumiesz? Było udzielenie? Było udzielenie. Ale to jest jakiś element. Rozumiecie? Nasza wiara rośnie w wyniku przebywania z Bogiem. Tak? Jest pielęgnowane te ziarenko cały czas, cały czas, cały czas, cały czas, cały czas. Zapamiętajcie to. Łaska jest od Boga. Wiara jest z człowieka. Z łaską trzeba współpracować. Ale żeby z łaską współpracować, trzeba wzrastać w wierze. Żeby wzrastać w wierze, tak? Trzeba adorować Boga i z Nim przebywać. To jest zamknięty krąg. Tutaj nie ma gdzie to wsadzić. Jak ja się patrzę, czasami przyjeżdżają prorocy, ja się przyjeżdżam, prorokuję do niego. O, wielkie sprawy, widzę cię, do Afryki pojedziesz. A ja w ogóle człowieku, panie, przyglądam się życiu tego człowieka, sobie myślę, że pojedzie do Afryki, tylko nie wiem w jakim w ogóle czemu tam wróci stamtąd. Czemu pojedzie w tym stanie, pojechał do Afryki, rozumiesz? To by tam umarł na malarię. Najpierw, bo nie ogarnął malarii na dzień dobry, rozumiesz? Bo on sobie nie potrafi poradzić ze znalezieniem pracy w Warszawie, najlepszym miejscu, miejscu, gdzie najwięcej pracy jest na świecie, tak? On sobie nie potrafi poradzić z prostymi rzeczami, tak? A teraz on ma do Afryki pojedzie, tak? Temu wyprorokował, że do Afryki on pojedzie. I on mówi, do Afryki jadę, ja mówię, no dobrze, pojedź do Afryki, człowieku, ale spójrz na siebie, mówię. Przecież ty dzisiaj powiedziesz, że cię Afryka się wciągnie nosem. Buduj wiarę, tak? Ucz się współpracować z łaską, a potem przejdź do Afryki na litość boską. Ja zawsze mówię, jesteś prorokiem w porządku, to jest zdrowy rozsądek, gdzie jest potrzebny, co komu powiedzieć. Prorok to myśli, że jak ktoś zobaczy, to trzeba powiedzieć. Ja mówię, cicho, bo jesteś prorokiem, to nauczy się być cicho. Bo to do wielu ludzi trzeba być cicho. Jakby do głowy cię nie przyszło, żeby do kogoś iść powiedzieć, nawet jak ktoś widzę w duchu, żeby mu coś powiedzieć. Ja mu nie powiem, bym go tym zabił. Ja go stymulować zacznę, rozumiem o co chodzi, stymulować. Stymulować. A na pewno nie powiem o takich rzeczy. To łaska i wiara to dwa odrębne płyty. Chciałbym, żebyście tą rzecz wzięli sobie bardzo mocno do serca. Żebyście nikt nie dali się oszukać komuś. Żebyście nie chodzili, żebyście po was tam modlili, żeby wasza wiara wzrosła. Żebyście nie dali wciągnąć takie coś, że jakiś program wejdziecie teraz. Okej? Okay? Że program, wiara twoja wzrośnie w wyniku tego programu. Nie wzrośnie. Nauczysz się czegoś, ale to nie znaczy, że będziesz wierzący. Rozumiesz? Jak ja przyglądam się, jak działa wiara. Słuchajcie, ja pamiętam, jak moja żona budowała swoją wiarę, jak miała guz w piersi. Wiecie? Jak budowała swoją wiarę. Wiecie, uzdrawiała chorych, modliła się u ludzi, a nie potrafiła sobie poradzić z guzem w piersi. Ale widziałem, jak moja żona współpracowała i jej wiara rosła. Rozumiecie? Ona jeździła z okładami na piersi na usługi, tak? Robiła dobrą minę do złej gry, modliła się u ludzi, uzdrawiała ich, a sama cierpiała. Pamiętam, jak ja musiałem sobie wyrobić postawę. Nigdy moja żona przez 6 miesięcy, kiedy miała problemy z tym guzem, tak, nie usłyszała ode mnie jednego słowa, które by brzmiało w ten sposób: rozumiem cię, kochany. Nigdy. Mieliśmy ewangelizację uliczną co tydzień. Rozumiecie? Przychodziła ewangelizacja. Ona mogła mieć temperaturę. Przykładała sobie okłady, już nie wiedziała z czego, kapustę sobie kładła, liście kapusty, które dościągają. Jechała na ewangelizację.
Rozumiecie, o co tu chodzi? Chcę, żebyście zrozumieli taką rzecz. Dzisiaj ma nic. Ona wyprodukowała wiarę. Rozumiecie? Wyprodukowała ją. To były kroki. To było przebywanie z Bogiem. To było powiedzenie: nie, diable. Znam już pewne prawdy. Nie ruszę się z tych prawd. Pamiętam, jak się uczyliśmy, jak wychodziliśmy z religii. Jak Agata była wtedy, rozchorowała się, miała chorobę skóry. Taką. Pojechaliśmy do Spichlerza. I Andrzej Stepanow przyszedł i mówi tak: ile jesteś wierząca? A Agata mówi: 2 lata. Andrzej mówi: się nie módl, bo się nie umiesz modlić. I stanął i powiedział: diable, ty mnie znasz. Ty wiesz, że zasiadam z Bogiem w okręgach niebieskich na tronie. I teraz musisz mnie słuchać. I ja ci rozkazuję teraz. Opuść to ciało. I poszedł. A potem podszedł do niej jakiś Ukrainiec. I powiedział do niej łamaną polszczyzną. Mówi: siostra, ja nie wiem, czy to jest Pan, czy nie rozsądź. Ale ty weź swoich musztardy. Ty wrzuć tą musztardę do wanny. I ty się zanurz 3 razy i ty będziesz zdrowy. Ja widziałem ją wieczorem tego dnia, kiedy mając w głowie chaos, rozumiecie, szła ze słoikiem musztardy sarebskiej do łazienki, wrzucała ją do wanny, tak? Zanurzyła się 3 razy, wyszła i choroba znikła. Uczyliśmy się wierzyć. Uczyliśmy się, że rzeczy opierają się na tym, co powiedział Bóg. Uczyliśmy się przepywać w Bożej obecności. Wiara nasza rosła. Tak ja załatwiłem nowotwór, który był w moim życiu. I wiele innych rzeczy. Wiarę trzeba wyprodukowywać w sobie. Nie ulegaj różnym religijnym ściemom pod tytułem, że wiara ci przyjdzie. Bo po prostu będziesz się starzał i będzie ci się kończyło życie, a wiara nie będzie przychodzić. Bo ona nie przychodzi. Rozumiesz? Tak jak pietruszka nie przychodzi, tylko rośnie. Rozumiesz? Musi wyrosnąć pietruszka. Trzeba ją potem wyrwać, tak? I wrzucić do zupy. Przestańmy myśleć o Bogu jak o enigmatycznej jakiejś formule, tak? Łaska jest od Niego. A więc o łaskę nie zabiegamy, nie modlimy się, nie płaczemy, nie rozumiesz, nie rozkładamy się na części pierwsze. Wiemy, że łaska jest nam dana, tak? A wiara jest czymś, nad czym pracujemy. Tak? Za pomocą tego, który tą wiarę wymyśli, czyli Boga. Przez jaki sposób? Przez zbliżanie się do Niego, poznawanie Go, adorowanie Go, tak? To, o czym mówiłem na przednich. Trzymamy się prawdy, to o czym mówiłem na początku, dzisiaj. Co jest naszym w ogóle punktem wyjścia w całości. Naszej wiary też nie opieramy na enigmatycznych jakichś rzeczach, tylko na prawdzie. Na prawdzie. To jest na prawdzie, wiara się opiera na prawdzie. Wierzę w to, że w ranach i sińcach Jezusa jest moje uzdrowienie. Ponieważ Chrystus jest prawdą. Umarł na krzyżu, poniósł moje choroby, koniec, kropka. Nie rozmawiam o moich chorobach, nie dzwonię w sprawie moich chorób. Dziękuję uprzejmie. Cześć, jak się czujesz? Świetnie się czuję, na maratonie. A masz wodę w kolanie. Chyba ty masz. Rozumiem. W ten sposób jest to praca. Ale kiedy łączy się łaska z wiarą, następuje wybuch. Następuje manifestacja. A chodzi nam o manifestację. Tak? Uczmy się łączyć te 2 produkty. Miejmy balans. Wiedzmy, że jeden nie zastępuje drugiego. Wiedzmy, w jaki sposób one powstają, skąd pochodzą, jak się ich używa. Badajcie te rzeczy, przyjaciele. Na przyszłą szkołę ja przywiozę pewne materiały. Pewne troszkę płyt przywiozę. Płyty będą po 4 zł, bo takie sprzedajemy też u nas w kościele. Więc sobie kupicie.
I to będą rzeczy, którymi będziecie się już zajmowali w dalszych częściach szkoły, będziecie studiować te rzeczy. Na przyszłą szkołę też wymienię tutaj imiona i nazwiska autorów, którzy są kaznodziejami, byli, są kaznodziejami i do których chciałbym, żebyście ograniczyli wasze słuchanie nauczeń. Chodzi mi o to, żebyście nie słuchali mi innych ludzi, tylko tych, których ja tutaj wymienię. I wiecie, ja wam tego nie udowodnię, że wy tego nie słuchacie. Bo jak ja poproszę, żebyście nie słuchali czegoś, czy tam, bo ja konkretne też nazwiska wymienię osób, które nie chcę, żebyście słuchali, ja nie będę mógł tego sprawdzić. Ale jeżeli tobie na tym zależy, to ograniczysz się do tych ludzi, których ja wymienię tutaj na kartce papieru w przyszłym miesiącu. Ich nauczania są tak szerokie i tak wielopłaszczyznowe, że nie potrzebujecie na dzisiaj w ogóle niczego więcej. Absolutnie. To nie ma takich potrzeb. Wiecie? I będziecie w tym momencie będziecie mieli już bardzo konkretne informacje. Będziecie też wiedzieli, jakie książki sięgnąć, jakie rzeczy sobie skąd ściągać i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żebyście w tym miesiącu rozważali o tych rzeczach, o których teraz mówiliśmy. Chciałbym też, żebyście sobie przygotowali pytania na przyszłą szkołę. Jeżeli będziecie mieli pytania jakieś w sprawie tych tematów tutaj, tak? Tak, dzisiejszych tematów. Chciałbym, bo wasze rozmyślania też mogą wam przynieść różnego rodzaju dylematy. Z jednymi się sami sobie z nimi poradzicie, z innymi rozprawimy się na następnej szkole i chciałbym, żebyśmy o tym mogli powiedzieć, żeby nie było niczego tutaj takiego, co zostaje gdzieś w jakimś zaciemnieniu, prawda? To jest tego rodzaju rzecz. Będziemy, jak powiedziałem, też się o was modlić w odpowiednich momentach, zgodnie z tym, co już zostało położone. Więc w przyszłym miesiącu już też się będziemy o was modlić, ponieważ dlaczego nie dzisiaj? Dlatego, że ja chcę, żeby pewne rzeczy się w was ugruntowały i utwierdziły. Niech to, co mówiłem na tej szkole, wykonuje teraz pracę przez ten kolejny miesiąc. Już uczcie się odrzucać wszystko, co nie będzie współgrało z tym, o czym tutaj mówimy. Jak ktoś nie będzie współgrać, tak? I teraz słuchajcie, musicie mi zaufać, zaufajcie mi. To po prostu odrzucajcie takie rzeczy. Naprawdę to zróbcie. Zróbcie sobie tak, że ok, Artur mówił o czymś, a to coś, co ja teraz przeżywam, czy słyszę, czy doświadczam, nie jest z tym zgodne, w związku z tym ja to odsuwam na bok. Odrzucam to, odsuwam na bok. Może nie rozumiem tego jeszcze, może nie miałem się to zabrać, ale odsuwam to na razie. Tak, traktujmy te rzeczy, wtedy one